to na początek, Sofia czy Zosia? Dla kibiców pewnie Zosia, dla najbliższych na pewno Sofia, bo tak naprawdę rodzinnie, czy gdzieś tam wśród moich najbliższych właśnie przyjaciół, nikt do mnie Zosia nie woła. Zawsze gdzieś tam telewizyjnie, czy wśród właśnie lekkiej atletyki, zawsze Zosia. Urodziłaś się w Maroko, ale od drugiego roku życia mieszkasz w Polsce. I tak dzielisz to życie między Wrocławiem a Berlinkiem. Dlaczego tak się stało? To jest takie moje miejsce, w którym spędzam właśnie najwięcej czasu. To jest miejsce, do którego zawsze wracam, jak wiem, że wracam właśnie do treningu. Berlinek mi się kojarzy typowo właśnie z treningami. Także jak zawsze tu jestem, to zawsze czuję, że będzie coś się fajnego, sportowego działo. I dużo sportowego, fajnego się dzieje w Twoim życiu, ale powiedz nam proszę, dlaczego wybrałaś bieganie? Pamiętasz te początki? Pamiętam, że jako mała dziewczynka jeździłam na wszystkie zawody sportowe właśnie ze swojej szkoły. To były tak naprawdę zawody takie, no myślę, że multidyscyplinarne, bo to nie była tylko i wyłącznie lekka atletyka, to były też sporty typowo drużynowe. Do tej lekkiej atletyki trafiłam trochę za sprawą takiej właśnie sugestii moich nauczycieli WF-u, którzy zobaczyli we mnie potencjał właśnie do uprawiania lekkiej atletyki, do tego, że tego bakcyla właśnie biegowego mam, i za ich właśnie namową tutaj właśnie do miejscowości Berlinek na pierwszy trening w 2010 roku przyjechałam. No i zostało do teraz. To była taka miłość od pierwszego wejrzenia? Tak, ja pamiętam, jak dziś właśnie ostatnio wspominaliśmy z trenerem właśnie mój pierwszy trening w jego szkole, w której do tej pory właśnie uczę. I pamiętam, jak dziś, jak właśnie wchodziłam jako przestraszona mała dziewczynka właśnie na tą salę do trenera, który już był bardzo utytułowany, który miał właśnie zawodników, którzy byli w narodowej kadrze, więc dla mnie to było wielkie wydarzenie, wiadomo, taki pierwszy trening, pierwsza styczność z tym takim sportem zawodowym. To jest coś, co zostaje właśnie w człowieku w głowie, no tak naprawdę do końca życia. Czego nauczyło Cię bieganie? Czego uczy Cię do tej pory? Bieganie na pewno nauczyło mnie systematyczności, na pewno mnie nauczyło wielkiej pokory do życia, no bo wiadomo, jak właśnie przychodzą pierwsze sukcesy, to takie mam wrażenie, że człowiek jest taki mało refleksyjny, no bo wszystko Ci się dobrze, fajnie udaje gdzieś tam właśnie w życiu, i większość właśnie sukcesów moich na początku kariery przychodziło mi z wielką łatwością. Więc ja tak naprawdę mam takie wrażenie, że dopiero zaczęłam te swoje osiągnięcia doceniać, myślę, że po czasie, jak zaczęły przychodzić właśnie porażki, bo to jest też tak, że docenia się dopiero coś po czasie, jak właśnie człowiek ma wrażenie, że to traci. Najpiękniejszy moment w karierze sportowej? Najpiękniejszy moment, no to na pewno wystartowanie na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 rok. Myślałam, że wspomnisz brąz w Monachium. No właśnie, bo tak, no jeżeli chodzi o najważniejsze moje osiągnięcie, wiadomo, każdy sportowiec chce być olimpijczykiem. Monachium jest dla mnie takim wyjątkowym momentem pod właśnie względem tego, że wróciłam do tego sportu. To było dla mnie super ważne, bo nie było to pewne jeszcze rok temu, czy do tego sportu zawodowego wrócę, bo i kontuzje, i te wszystkie diagnozy lekarskie wskazywały na to, że mam 50% szans na powrót do sportu. To było tak naprawdę 50-50. Mogłam wrócić do sportu, ale mogłam też do tego sportu nie wrócić. Także no to taka wyjątkowa na pewno chwila też. Jak ważną postacią jest w Twoim życiu sportowym trener? Współpracujemy ponad 12 lat wspólnie. W styczniu 2023 minie nam właśnie 13 lat. Przeszliśmy od tych takich małych sukcesów, jakim było właśnie zdobycie po pół roku treningu złotego medalu na mistrzostwach Polski młodzików, do właśnie wielkich osiągnięć, 5. miejsce na mistrzostwach świata i właśnie w Europie 3. Wciąż jesteś aktywna zawodowo, sportowo, ale od pewnego czasu bierzesz udział w projektach PKO Biegajmy Razem. Jak się czujesz w tej roli? Ja się czuję w tej roli bajecznie, z tego względu, że szczególnie właśnie współpraca z tymi najmłodszymi adeptami lekkiej atletyki. Biegi żuczka, wiewiórki. Tak, to było absolutnie coś, w czym my z Asią Jóźwik się odnajdywałyśmy, no po prostu rewelacyjnie. Dla nas właśnie praca z najmłodszymi adeptami, z takimi małymi dzieciaczkami, które widać po prostu w ich oczach, że one garną się do lekkiej atletyki, chcą biegać. Dla mnie są to wyjątkowe momenty. No przede wszystkim dla mnie akcje charytatywne. To jest też coś takiego magicznego, bo każdy bieg jest tak naprawdę wyjątkowy, magiczny i dedykowany jest właśnie wyjątkowej osobie.
A wystarczy przypiąć karteczkę, to tak niewiele. Tak, to tak niewiele właśnie, żeby przypiąć sobie karteczkę, no i pokazać właśnie takie, takie wspólne wsparcie jednej właśnie inicjatywy. Powiedziałaś o tych biegaczach, że chętnie dzielisz się z nimi swoim doświadczeniem. To ja poproszę Cię o takie złote rady dla biegaczy. Dobrze, to złote rady od Sofii Enaui teraz dla amatorów. Dobra, to po pierwsze na pewno, żeby się dobrze rozgrzewać przed każdym biegiem. To jest absolutnie chyba najważniejsza rzecz. Po drugie, fajnie by było się dobrze nawadniać. Po trzecie, na pewno zabierajmy uśmiechy ze sobą na każdy start. A prywatnie jaka jest Sofia Enaui? Lubię bardzo przeczytać sobie książkę, lubię obejrzeć dobry film. Lubię spacerować, bo tutaj, gdzie mieszkam, czyli właśnie miejscowość Barlinek, mam bardzo dużo właśnie ścieżek, na których mogę się relaksować, spacerować. Tutaj nawet samo spojrzenie na jezioro, same spojrzenie na las, to jest coś, co daje ukojenie dla głowy, dla serca. A jakie są Twoje marzenia? Myślisz czasem o przyszłości, co będzie po bieganiu? Na pewno jest to medal olimpijski. To jest absolutnie chyba marzenie każdego ze sportowca. Jeżeli byłam na Igrzyskach Olimpijskich, to dlaczego nie pomyśleć sobie, że ten medal właśnie jest gdzieś tam na wyciągnięcie ręki? Po karierze pewnie chciałabym mieć więcej wolnego czasu. Absolutnie chyba większość właśnie ludzi, którzy są bardzo zapracowani, którzy mają wiele na głowie, chcieliby mieć tego wolnego czasu więcej. To jest chyba coś, czego pragnie każdy z nas. I to chyba będzie to, co da mi wiele szczęścia. Ale to jeszcze nie koniec, Sofia, bo mam dla Ciebie coś ekstra od Twoich kibiców. Kilka pytań. Zgadzasz się? Zgadzam się. To zaczynamy. Uwaga. Ulubiony kolor? Szary. Jedzenie w domu czy na mieście? Tak i tak. Z kim poszłabym na kolację? Hugh Grant. Powodzenia, trzymam kciuki. W wolnych chwilach lubię. Robić sobie dobrą drzemkę. Nie wyobrażam sobie życia bez? Bez biegania. Mam słabość do? Czekolady. Ulubiona postać z bajki? Esmeralda. Chciałabym? Zdobyć medal olimpijski. Sportowiec, którego najbardziej cenię? Cristiano Ronaldo. Na słodko czy na słono? Na słodko. I ostatnie pytanie, jestem? Jestem? Uśmiechniętą osobą. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Sofia Enaui.